Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kramp Adam, z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry, która już niedługo rozpocznie swoją kampanię crowdfundingową, a mowa tu o grze Słowiańska Ustawka. W grze wcielimy się w postać lokalsa, którego będziemy uzbrajać i wysyłać na ustawki w różnych miastach Polski. No, dokładnie to w trzech miastach Polski. Celem gry jest ubicie wszystkich słowiańskich demonów, na osoba, która zgromadzi najwięcej monet za właśnie zabijanie tych demonów lub za wykonywanie umowy o dzieło, zostanie zwycięzcą gry. Tak jak wspomniałem, w grze Słowiańska Ustawka wcielimy się w jednego z lokalsów, czyli takiego chuligana, który ma przynależność do danego miasta, albo do Poznania, albo do Warszawy, albo do Krakowa, ale są też lokalsi, których możemy przyporządkować do każdego z tych miast. Tutaj mamy naszych lokalsów, którzy są dostępni w grze. Jak widzicie, na górze mają opisane miasto, do jakiego należą. Czyli jeżeli będziemy chcieli brać udział w jakiejś ustawce, no to dany lokal będzie mógł brać udział w ustawce do tego, w tym mieście, do którego przynależy. Są tacy lokalsi jak na przykład Rudy, który ma opisane dowolne miasto. Więc jeżeli zagrywamy takiego lokalsa do siebie, musimy zadeklarować, do jakiego miasta on przynależy. No i wtedy, jeżeli ustawka w tym danym mieście się odbywa, no to możemy użyć Rudego do walki w tej ustawce. W grze Słowiańska Ustawka będziemy mieli do dyspozycji bardzo dużo kart ekwipunków, które będziemy wyposażać naszego lokalsa. Ale nie jest to bez znaczenia, jak tego lokalsa będziemy wyposażać, no bo musimy zacząć od konkretnych elementów. Jak widzicie, nasz lokals to sama głowa. No, w grze mamy dużo kart ekwipunków, które naszego lokalsa możemy wyposażyć. Ale nie jest to bez znaczenia, jak to robimy. Najpierw musimy zacząć od tłowia i później do tłowia możemy dorzucać inne rzeczy, jak na przykład broń, czyli miecz świetlny lub przepychacz do drugiej ręki, no i oczywiście tutaj dół, czyli jakieś spodnie z sandałami i skarpetkami, jak na typowego Polaka przystało, no i oczywiście jakiś kapelusz, no to w tym wypadku naszego kibola możemy uzbroić w moher. Oprócz broni, butów i czapki mamy także kilka przedmiotów, które są jednorazowego użytku, jak na przykład dwupak, który podwaja siłę naszego lokalsa, lub wisiorek z komunii, który sprawia, że jednorazowo podwaja zdobycz z ustawki, no a później zostaje odłożony na stos kart odrzuconych. Jak wspominałem na początku, najważniejszymi kartami w grze są karty demonów, bo w momencie, kiedy dobieramy je z talii, zagrywamy je na początku naszej tury do poszczególnych miast, do których są przypisane. No i podczas ustawki te demony będziemy zwalczać. W grze mamy bardzo dużo kart demonów. Jak widzicie, karty demonów mają przypisane miasto, do którego przynależą, więc jeżeli je zagrywamy, to kładziemy je do tego miasta, które jest napisane na górze naszej karty. Niektóre demony mają opisane dowolne miasto, więc możemy położyć je do tego miasta, do którego nam bardziej to odpowiada. Oprócz tego w prawym górnym rogu mamy zaznaczoną siłę demona, która będzie brana pod uwagę podczas ustawki w danym mieście, no bo siły wszystkich demonów, które są w danym mieście, są sumowane podczas ustawek. Oprócz tego niektóre karty demonów mają dodatkowe moce, jak na przykład czaszka, czyli niszczymy lokalsa naszego przeciwnika, plus jeden, no to dobieramy jedną kartę. Natomiast jeżeli mamy symbol złodzieja, to możemy ukraść naszemu przeciwnikowi kartę. Oprócz tego w prawym dolnym rogu jest wartość punktowa, którą dostajemy, jeżeli dany demon dostanie się w nasze posiadanie. Całą kwintesencją tej gry są oczywiście ustawki. Do ustawek będziemy wysyłać naszych lokalsów. Na ustawka będzie miała miejsce w poszczególnym mieście, ale jest kilka warunków, które musimy spełnić. Jeżeli podczas naszej tury stali wyciągniemy kartę specjalną ustawka, to wtedy zagrywamy ją, no i mówimy, z jakiego miasta, w jakim mieście rozpoczynamy ustawkę. No i ja akurat na przykład mam lokalsa z Krakowa, więc ustawkę możemy przeprowadzić w Krakowie. Wtedy zbieramy wszystkie karty, które w Krakowie się znajdują, no i zliczamy wartość punktową, czyli siłę tych demonów, które mamy w Krakowie. Siła tych demonów wynosi 12, no i teraz zliczamy siłę mojego lokalsa.
oraz lokalsów innych graczy, którzy także przynależą do Krakowa. Mój lokal ma siłę 6, 10, 16, czyli nawet jeżeli żaden inny gracz by mi nie pomagał w tej ustawce, to z siłą mojego lokalsa pokonałem te demony, więc te demony trafiają do mnie. Ewentualnie jeżeli inny gracz brałby udział w ustawce i byłby silniejszy niż mój, no to wtedy karty trafiają do niego. Karty demonów mają punktację, więc tyle punktów na koniec rozgrywki dostanę za ich zdobycie. Natomiast jeżeli ja byłbym najsilniejszym lokalsem biorącym udział w tej ustawce, no to niestety mój lokals zostaje usunięty z rozgrywki. Punktów w grze będziemy mogli zdobyć na kilka różnych sposobów, no bo oprócz zabijania demonów, za które dostaniemy punkty podczas ustawek, no to możemy jeszcze wykonywać umowy o dzieło. No aby je wykonać, musimy spełnić określone warunki. No, umowę o dzieło musimy wykonywać, no bo jakiś hajs do domu przecież trzeba przynosić. W grze oczywiście możemy też zarobić, a umożliwia nam to umowa o dzieło. Jak widzicie, każda z tych umów ma inne wymagania, aby ją wykonać. Musimy na przykład wygrać w ustawkach 3 demony z Warszawy lub z Krakowa. Możemy wygrać ustawkę z lokalsem z ciałem niedźwiedzia lub w bluzie pudla. Są różne wymagania do spełnienia, no i niekoniecznie musimy spełniać ich podczas naszej tury, bo może być tak, że ktoś zainicjuje ustawkę, w której weźmie udział nasz lokals, no i dzięki temu my spełnimy wymagania w tej karcie, no i wtedy od razu możemy poinformować innych, że nasza umowa o dzieło została wykonana, no i zdobywamy za to punkty. W grze mamy także kilka kart specjalnych. Jedną z nich jest ustawka, którą musimy użyć natychmiast po wyciągnięciu jej z talii, natomiast każdą resztę kart możemy użyć podczas naszej tury. No i jak widzicie, można zabrać jedną kartę losową graczowi, można zamienić głowę naszych lokalsów, dostaniemy 3 dodatkowe ruchy, można przenieść 3 górne karty demonów do innego miasta, można anulować akcję gracza, można przerwać ustawkę i zwycięski gracz przegrywa ustawkę z demonami. No więc mamy tutaj kilka różnych możliwości, aby dokuczyć naszym współgraczom. Jeżeli chodzi o plusy gry Słowiańska Ustawka, no to zdecydowanie jest to łatwość rozgrywki. Zasady są bardzo proste, możemy szybko rozłożyć grę, szybko wyjaśnić zasady innym graczom. No i jak na imprezową grę przystało, bardzo szybko zasiąść do rozgrywki. Rozgrywka nie jest trudna, są bardzo proste zasady, no i sama gra też nie trwa długo, no bo zajmie nam od 30 do 60 minut. No i podczas jednego wieczoru możemy kilka rozgrywek wykonać. W grze mamy bardzo dużo negatywnej interakcji, no bo możemy zabierać karty innym graczom, możemy zatrzymywać ich akcje, możemy także zabierać ich lokalsów, tak więc tutaj sposobów na wkurzenie naszych współgraczy jest bardzo dużo, więc jeżeli ktoś lubi negatywną interakcję w grach imprezowych, chyba właśnie o to chodzi, no to gra Słowiańska Ustawka będzie na pewno jedną z tych gier, którą pokochacie, no bo negatywnej interakcji jest tam bardzo dużo. Kolejnym plusem są grafiki na kartach. Są przezabawne opisy, grafiki są bardzo fajnie wykonane. Cała gra jest owiana fajnym humorem. No i w grze mamy też bardzo dużo odniesień do naszej popularnej książki, czyli do Wiedźmina. Gra bardzo dobrze skaluje się w zależności od ilości graczy, no bo nie trwa długo, rundy są szybkie, bo mamy ograniczone możliwości podczas naszej tury. Zagrywając karty, no to głównie wiemy, co chcemy zrobić, już mamy jakąś strategię podjętą na rozgrywkę, wiemy, jakie karty są zagrane, więc nie potrzebujemy dużo czasu, aby zastanowić się nad naszym ruchem podczas naszej tury. No i to jest główny plus gry, no bo tak jak mówiłem, szybko możemy podjąć decyzję, co chcemy zrobić, no i też my nie będziemy musieli przez to oczekiwać długo na naszą turę. Jeżeli chodzi o minusy gry, no to na przykład dziwi mnie fakt, że jeżeli to my wygramy ustawkę, no to tracimy naszego lokalsa, który brał udział w niej. No a to dlaczego? Skoro my wygraliśmy, no to dlaczego my mamy go tracić? No to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, no ale tak gra została wymyślona, więc trzeba ten fakt zaakceptować. Kolejnym minusem jest to, że mamy na przykład klucz francuski, który czasami ma 2 punkty siły, czasami ma 1 punkt siły. Nie rozumiem tego, jeżeli mamy tą samą broń, to powinna mieć taką samą wartość.
drugie, czego nie rozumiem, no to na przykład klucz francuski ma taką samą wartość siły, co przepychacz. No, jeżeli łupniemy kogoś kluczem francuskim, to zdecydowanie bardziej go zaboli, niż jak będziemy rzucać w nim przepychaczem. No, jest to dla mnie niezrozumiałe, ale mam nadzieję, że może w jakiś sposób twórcy gry jeszcze zdążą to poprawić. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry Słowiańska Ustawka, no to jest to 4,5 punkta na 6. Jest dobry humor, łatwe zasady, szybko możemy przysiąść do rozgrywki, szybko możemy ją przygotować. Świetne są ilustracje na kartach, bardzo dużo negatywnej interakcji, czyli to, co gra imprezowa powinna mieć. A więc fajnie się można przy tym bawić. Można zasiąść do tego od 2 do 5 osób, a więc naprawdę fajna gra. I ja mogę Wam ją polecić, więc jeżeli szukacie fajnej imprezowej gry, zwróćcie uwagę na Słowiańską Ustawkę, której kampania crowdfundingowa już niebawem się rozpocznie. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, nowościami, gameplayem oraz konkursami, które na moim kanale się znajdą. To było tyle na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.